Witam was tutaj, cześć, mój znowu. Zapraszam was na kolejny odcinek ze City Skylines PlayStation 4 Mass Transit. Scenariusze, pociągi i tak, dzisiaj, co dużo mówić, zajmiemy się tylko i wyłącznie jedną małą dzielnicą okrągłą. Odcinek też nie zamierzam, żeby był długi, bo coś koło 10 minut. Taką mam przynajmniej nadzieję. No i co tu dużo mówić. Widzę już na początku, pierwsze co włączam, to jest prąd. Ja od razu włączyłem, jak przed chwilą może zauważyliście, jeszcze był ekran ładowania. Więc, bo nie chciałem tutaj wam zbyt dużo, żebyście tracili. I tak, tu mamy naszą dzielnicę. Tutaj ten park, którym się chwilę zajęliśmy. Ale jak pomyślę sobie, jak ja ostatnio park zrobiłem w tym. Czekaj, kurczę, nie. Jaki ja zrobiłem ostatnio park, tylko wy go jeszcze nie widzieliście. Nie, chociaż nie. Wy go może już widzieliście. Tylko osoby, które ja tutaj gram, to jeszcze nie. Jak go nagrywam. Jaki park ja zrobiłem teraz piękny w tym. O, jak on się nazywa? Kurczę, teraz zapomniałem. Jak ta gra się nazywa? City Skylines Industries. To jest po prostu piękne. On jest taki piękny teraz, na przykład. Okej, dobra, to jest linii prostej, to niech ci będzie. Tak, pododawajmy sobie tutaj nasze nowe drogi. I już widzę, że jest póki co mały, leciutki problemik. Że tutaj, okay, tak, po pierwsze, tutaj mi tą... Okej, dobra. Rozumiem, że pociągi trzeba przesunąć. Akurat to chyba nie jest jakiś duży problem, tak? Pociągi tutaj są jedną z ważniejszych rzeczy, dlatego akurat nie powiem, że nie. Ale pociągi są tu po to, żeby pomagać, a nie psuć i nie walczyć z nami. Więc proszę bardzo. Widzę, że jesteśmy bardzo blisko tego topowiska. I nie chciałbym go bardzo dzisiaj przestawiać, jednakże chyba nie będzie wyboru. To trochę jest szkoda, bo nad nim ostatnio trochę siedziałem. Co? Dobra, no cóż. Dobra, dajmy sobie, aby się ludzie mogli budować. Ludzie się mają budować... Nie aż taki duży pędzel. W tej części, tej dzielnicy. Tu dalej ma być handel. Tak, trochę handlu też wam nie zaszkodzi, z tego co mi się wydaje. Tu dalej to znowu ludzie, ale tutaj jest dworzec. Więc wam musimy go wyciszyć trochę. To jest niestety trochę szkoda. Trzeba wyciszyć im te dworce, bo zaraz się zaczną się znowu wyprowadzać, w ogóle nie wiadomo co zaczną robić. I jakby coś pojawi się już wkrótce, ankieta co do, nie wiem jeszcze kiedy. Zachęcam od razu do głosowania. Ja jeszcze tam oczywiście o tym powiem. Jakoś tam w najbliższych dniach pojawi się ankieta co do nowego nowego scenariusza, który będziemy grać, no bo tego skończyliśmy, co dużo mówić, no bardziej się chyba już nie da przejść, jak tutaj zdobyliśmy wszystkie rzeczy, no zobaczcie, przychodzę. Jakby ktoś jeszcze nie wierzył, to bardzo udało nam się wszystko zrobić, też zagraliśmy 150 tygodni w grze, populację mamy na 44 tysiące i przewieźliśmy 200 tysięcy ludzi pociągami, więc to jest wygrane na pewno. Tu nie ma co nie powiedzieć, że tak nie jest. Dobra, i tak, w międzyczasie, kiedy tamci się budują ludkowie, mam nadzieję, że... Sądzę, że wiecie, co chciałem właśnie powiedzieć, ale się powstrzymałem. I tak, no, wyburzymy to. Znowu wyburzamy to torowisko, kurczę. Ale dzisiaj tak, dzisiaj już przestawimy trochę bardziej, żeby nie musieć znowu przy nim tutaj dzisiaj kręcić, bo po prostu to trochę szkoda mojego czasu, żebym co chwilę siedział przy jednym tutaj, no zresztą są dzisiaj jakieś. Przy jednym torowisku i kręcił. Jakby coś, ja tej dzielnicy nie zrobię i najlepiej jak potrafię, bo to by zajęło dużo czasu. I sądzę, że znając siebie, po prostu bym takiego efektu, który by mnie, szczerze, ja bym był z tego zadowolony, to byśmy na niego długo czekali. Oj, długo. Znaczy, bardzo długo. Więc tak nie będziemy do tego efektu czekać. I tak, po pierwsze tutaj będzie sobie to odjeżdżać w kierunku tej autostrady. I jak ja teraz przebuduję, tak jak teraz to tutaj przebudowuję, to dalej już nie będę dzisiaj nic tutaj przy tym kręcić. Taki mam plan. Czy mi się uda? Ocencie sami. 90% osób wybiera nie. Nie, ciekawe czemu, ale sądzę, że by mieli rację. Dobra. Nie, ale naprawdę, nie będziemy dzisiaj już nic więcej przy tym kręcić. Tak. Tak, oczywiście, wierzymy ci. Kurde.
Kiedy sam do siebie mówisz i nie wierzysz sam sobie. Dobra, tak, tutaj musimy sobie zrobić na pewno tą autostradę. Obok tej autostrady będzie to po prostu to torowisko. I tyle. Jak jest coś obok, no to nie ma tutaj innej siły, żeby to bardziej przybliżyć. Tak, czekaj. Dajmy sobie dotąd, bo chciałbym to ładnie, równo poprowadzić. Ale widzę, że gra ma swoje plany. Znaczy, no ja się nie dziwię, że gra ma swoje plany. Because that is nothing new for me. Long player. But I don't like it, really. Really. Dobra, nie dość tego angielskiego. Czekaj, tutaj sobie zróbmy dojazd. O, proszę bardzo, dokładnie. I tutaj ładnie prosto z autostradą. Właściwie to nawet nie aż tak daleko z tą autostradą będzie się dociągnąć. Tutaj dotąd. Proszę bardzo. I tu będzie, tu akurat już każdy sobie zrobimy, żeby każdy sobie ładnie wyjechał samodzielnie. Tak, bo tutaj nie będę tutaj każdemu mówić, jak to ma robić. Już niech trochę sami pomyślą, użyją tego swojego mózgu. W sensie ten każdy tornik użyje trochę swojej własnej wyobraźni i magisfery, o. Dobra, tak, tutaj całkiem ładnie to będzie tutaj podjeżdżać. I kiedy tutaj sobie dojedziesz. I tak, dajmy tutaj linia pomocnicza. Nie, droga kręta. Chyba, ładnie. Kolejne to jest ta droga. I ty mi tutaj ładnie widzisz dotąd, dobra. I tutaj, okej, okay, widzisz, też ładnie wchodzisz, dobra, świetnie. Kolejny jest oczywiście ten zwykły. I on, tutaj najbardziej się z niego obawiam, że mi tutaj ładnie, może nie wejść najlepiej. Ale widzę, że nie powinien być aż tak źle. Czekaj, jedyne co, to ty jesteś trochę dalej. Ale tak odtąd, to nie, to powinno już ładnie wejść. Czekaj. O, dokładnie. Wejdziesz. No. I to byśmy mieli zrobione. Nie byśmy. Byśmy nie mieli tego zrobionego. Zapomnielibyśmy oczywiście o najważniejszym, czyli o podłączeniu tego, ale możemy sobie włączyć już czas, rację, żeby go nie marnować. I tak. Powiedzmy sobie, że gdzieś dotąd. Później jak najdłuższy wyjazd. Mówię jak najdłuższy, jeśli robili jeden z kluczy. A wizjonarz, musisz popracować nad sobą. Oj, musisz. Dobra. Jest. Długi, krótki. Dobra. Dotąd. I tu dotąd. I tu stąd. Sobie damy. Okej. Tu będzie zjazd. Tak, bo tu musi być odpowiedni. Tak. Taka była kiedyś sieć. Tu musi być odpowiedni zakręt, żeby to ładnie mi weszło. Teraz tak. Okej, dobra. No, jest ostry, ale całkiem ładnie wchodzi, więc powiedzmy, że jestem zadowolony. Tak, jedna nitka na razie tutaj nie działa, ale sądzę, że już za chwilę obudzi się z tego niebieskiego snu i zobaczy, że jednak to ja mam rację, a nie ona i ja będę zadowolony, a ona nie. No, ale czekaj, to sobie wydłużmy. Tak, dokładnie. I czemu żeż ty mi tu się nie podłączyłeś? Jakżeż ty też tak możesz? O, dokładnie, no. Teraz się podłączyłeś i powinno to całkiem ładnie mi teraz tutaj się wybudować. Podłączone i ty tu podłączone. Dobra, woda podciągnięta do tej dzielnicy. Teraz tak, kolejna trudna rzecz. To jest przebudowa tej autostrady. Właściwie to nie jest duża przebudowa, po prostu tutaj musimy przeciągnąć ją. Tak, żeby to trochę lepiej działało. Bo tak, na przykład tutaj. To chętnie bym już to zostawił tak, jak tutaj to wygląda. Bo tu akurat nie mam zamiaru tego, żeby tu bardzo tak się kręcić. Oj. Przy budowie tej nowej części wyrzuciło nam tutaj druta. W sumie tak bardzo się nawet nie dziwię. Dobrze, widzę, że macie problem. Czekaj, krematorium. To wy jeszcze nie macie żadnego. Jeszcze. No, ale to macie już. Tak, bo chcę, żeby oni byli jak najbardziej samowystarczalni. Oczywiście do tego się nie da nigdy zrobić w 100%, ale na tyle, ile mi się to uda, to proszę bardzo. Dobra. Tu sobie dajemy coś takiego magicznego. Środek dzielnicy jest gdzieś mniej więcej tutaj, więc tutaj już to możemy sobie wyburzyć. Dobra, świetnie. I odtąd, proszę bardzo, czekaj. Dajmy sobie drogi takie. Dobra, bez przesady. Dajmy sobie. Weź,
Wejdźmy tu ładnie. Takie. O. Tu sobie po prostu to ulepszmy. To i to też. Dobra. No i tu się by wszystkie podłączyły ładnie. Jakby się udało, to byłoby fajnie. Dobra, jest. To mamy zrobione. To ulepszmy. To świetnie. I tu dajmy sobie 4 pasy. Ciach, 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 ciach. Żebyście mogli się ładnie tutaj zdecydować, kto gdzie jedzie. Widzę, że tutaj jeszcze jacyś ludzie jeszcze chcieli tutaj gdzieś dojechać, jeszcze mieli jakieś ambicje, ale to są jacyś ludzie, którzy jakieś ambicje mieli. Dobra, tu sobie zróbmy oczywiście jak najdłuższy zjazd, bo ja nie lubię tych krótkich. Ciach, kurczę. Mówię jak najdłuższy, a to mi robi w ogóle brak. Dobra, tutaj dotąd. I tu dotąd. I to teraz sobie po prostu podłączymy z tym. Natomiast tutaj podłączmy po prostu z tą dzielnicą póki co. Okej, okay, dobra. Tu widzę, że całkiem ładnie mamy już to zrobione. Tu po prostu trzeba ulepszyć to. Dobra, to ulepszone. 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 To pod spodem będzie ciężko ulepszyć. Okej, okay, miałem. Mam. Dobra, świetnie. I to ulepszone. Dobra, no i tak. Tutaj... Ale tu się obawiam, że nawet możemy sobie zrobić coś takiego. A tutaj byśmy sobie powiększyli do 4 pasów po prostu. Tak, tak, bo ja tam też chcę, że... Oczywiście tego się nie da jakoś idealnie zrobić, ale chcę, żeby w miarę mogli wybierać tutaj pasy, o ile to się tutaj da. Więc tutaj na przykład... Bym to tak dodawał, ale tutaj widzicie, jakie to jest trudne. Jak na górze są już drogi i się dzieją rzeczy straszne, takie jak tutaj. Okej. Okay. A, musimy ulepszać. Musimy włączyć podgląd, ale nie ulepszanie pod spodem. Dobra, tutaj jest dobrze. Tutaj są ładne 3 pasy i tutaj się to łączy. Dobra. To tak, to mam zadane. Teraz najtrudniejsze to jest po prostu, żeby to podciągnąć. To wszystko tutaj. Tu już pod spodem nie robi mi to zbytnio różnicy, jak to podłączymy. Ważne, żebyście mi tu zbytnio nie zwalniali na zakręta. Jak tak będzie, to cacę. Dobra, no i podłączone. Świetnie. Teraz tak. Mamy oczywiście te drogi, o których nie zapominamy, bo one muszą być tutaj podłączone. Ta droga sobie tutaj będzie odjeżdżać. Tak, my tu zrobimy sobie po prostu coś takiego. Takie. Wow, zobaczcie, oni tutaj jeżdżą tu i tu, jeszcze jeżdżą. Ciekawe. Ciekawe, akurat tego się nie spodziewałem. Akurat co jak co, ale tego kompletnie się nie spodziewałem. Dobra, ale gra jakieś tam ma swoje triki jeszcze. Nawet jak im odetniemy tutaj rozsady, jeszcze oni tutaj coś mogą zrobić. Działać. Dobra. Gra, potrafisz, to korzystaj, tak? Ja nie mam nic przeciwko, póki nie wchodzisz w interwencję tego, co ja chcę zrobić. Co nie? Dopóki tak jest, to rób sobie co chcesz. Dobra. I tutaj kawałek prostej. O, dobra, dotąd. Zrobimy tutaj dojazd. Nasza autostrada, ta tutaj, co jedzie tędy, musi sobie zrobić lekki zakręcik. I coś takiego. O, dokładnie. I teraz tak. Stąd ty tu łączysz się. I stąd ty tu się łączysz. Okej, okay, dobra. No i tak, to powinno być całkiem dobrze. Co jest z wodą? Okej, okay, mamy za mało wody, ciągniemy. Tragedia. Okej, okay, dobra, nie z tej strony. Póki co jeszcze nie chcę, żeby mi się tutaj truli na potęgę. Póki co. Zmieścisz to tutaj, nie? Okej, okay, dobra, widzę, że nie. Czekaj, tu zaczęliśmy z tym wejść wodę. O, dokładnie, właśnie. Da, postawmy sobie 2, będzie dobrze na przyszłość. Ścieki. Możemy też wyrzucać w innym miejscu, ale na razie to... Dajmy sobie tutaj blisko zabudowań takie 3. Tak, 3, żeby od razu więcej to mogło zrzucić. Dobra, to tak, to mam zrobione wodę. I tu autostrada w teorii jest już trochę zrobiona, ale w teorii. Bo jeszcze jakby ktoś chciał tutaj do niej wjechać, to my to musimy zrobić. Czyli wjeżdżasz, tutaj, zjeżdżasz, tutaj. Z drugiej strony
Jeżeli tutaj jedziesz, to my to sobie zrobimy po prostu tą drogę. Raz. Nie włączyłem jeszcze tego? Nie. Okej, dobra. Ale już zrobiłem. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Czekaj, czekaj, dotąd. Okej, dobra, niech w ten sposób to będzie. No i stąd sobie zrobimy tutaj po prostu zjazd ładny tutaj w dół. Tu będziesz wjeżdżać. O, proszę bardzo. Tak, bo nie chcę, żebyście mi tutaj się kręcili niepotrzebnie. Zaś stąd. O, no jak mi się ładnie uwolniło. Będziecie sobie zjeżdżać stąd. Musisz zrobić tu większy zakręt, bo to, co mi tutaj teraz zrobiłeś, to mi się nie podoba kompletnie. Ale widzę, że tego się. Okej, ja ma trochę naprawić. No i dobra, no i tak. Tutaj jedyny minus to jest to, że tutaj będę rzeczywiście przez siebie przejeżdżać. I właśnie to, czego teraz ten samochodzik zrobił, będziemy unikać. Ale sądzę, że teraz, pomijając to, że wam odłączyliśmy znowu prąd. Ale ci ludzie muszą mnie nie lubić. Cały czas im prąd odcinam. Dobra, czekaj. Czekaj. Jakbym chciał tutaj drut postawić i to ładnie podłączyć, to się da. No. Dobra, coś się tutaj fajczy. Z tego co pamiętam, macie tutaj nawet całkiem ładną straż pożarną, więc nie martw się. Dobra. Wy, co jest z prądem? Już niedawno zostawialiśmy nową termoelektrownię. Dobra, najwyraźniej trzeba postawić jeszcze jedną. Tym razem dużo, proszę bardzo. Macie tutaj słoneczną elektrownię. I żebyście mi tu zbyt szybko nie zaczęli marudzić. Dobra, na zegarku mamy chwileczkę, więc za chwilę będziemy już się zajmować kończeniem. Trochę szkoda tego to miasto mi opuszczać, ale może za jakiś czas jakiś jeszcze taki jeden lekki przymiot z tego miasta może się pojawić, bo akurat chcę, ale tutaj całkiem ładnie tutaj zbudowaliśmy. Wiem, że to jest tylko scenariusz, ale trochę tutaj już przy nim posiedzieliśmy. Dobra. Tak. Czekaj, ja tu mam pomysł. Zaraz zmienimy jedną drogę tutaj. Jedną drogę zmienimy i będzie lepiej. Tak, i teraz przypomniałem sobie, że zapomnieliśmy postawić jednego dworca. Okej, dobra, tym się zaraz zajmiemy. Ciach. I jeszcze oczywiście skrzyżowaniami trzeba się zająć, więc to też za chwilę będzie. Tu. I tu, dobra. Tam zebrane. Skrzyżowania wyłącz. A, tu wyłączone. Wyłącz, wyłączone. Wyłącz, wyłączone. Wyłącz, wyłączone. Tu podziemie mam nadzieję, że się nigdzie nie zrobiły. I dokładnie, tak jakbym chciał. Natomiast o czym zapomnieliśmy? Pomijając to, że czekajcie. Handel chce się budować. Normalnie przeciwieństwo mojego tego drugiego miasta. W sensie. Tam, no wiecie mniej więcej o co chodzi. Jest zupełnie co innego. Tu możecie się budować. Tak, bo tutaj to czemu nie? Proszę bardzo. Tu będą nasi mieszkańcy. Tu dajemy sobie biura, bo biura też się chcą budować. W miarę możliwości. Nie aż tak bardzo, ale też coś tam chcą. I tutaj znowu ludzie. Ludzie. Druty będę powoli też wyrzucać w miarę możliwości. Czekaj, czy my możemy gdzieś już drutę usunąć? Bo drut przechodzi tak całkiem tutaj kolektywnie przez to miasto. Okej, tu ma być handel, to nie będzie handel. Tutaj też. Dobra. I tak, gdzie ja chciałem postawić rzecz stację? No stację trzeba jeszcze postawić jedną. Jak jedna jest tu, to druga musi być naprzeciwko. Teraz sobie dopiero już uświadomiłem, że trochę źle postawiłem. A nie, dobra, będzie na przemian, to nie. Zachwyceni. Jak ja lubię tych mieszkańców. Zachwyceni, stary dworzec, zachwyceni. Dobra, jedyne co, to trzeba wam tutaj postawić biurkę dookoła tego. Zaraz zaczniecie tutaj zrzędzić i będą problemy. Tak, dajmy sobie wypełnienie. Ciach. Dobra, i ciach. Jedyne tutaj pomoce naukowe, które możemy tutaj jeszcze montować, to jest. O, tak, od tej. Wróć. Tutaj, tu. Kurczę. Mówię tu. O, proszę bardzo, taka ładna, malutka ścieżka. Jakbyście chcieli tutaj ładnie dojść do tego. Wyłącz mi tu, kurczę, linie pomocnicze, one nie pomagają w życiu. Jeżeli by tutaj to ładnie weszło, o, dokładnie. Takie tutaj skromne będziecie mieli do tego dojście.
Dobra, natomiast tak, to co najważniejsze, to pociąg jakoś do tego musi dojechać. Jak? No, najprościej tu będzie po prostu z tego czynimy sobie metro. Czyli pociąg będzie wyjeżdżać tutaj, z tej strony. A tu widzę, że nawet całkiem on ładnie wjedzie. I nawet bez aż tak bardzo długiego tutaj zjazdu. No może bez przesady, rzeczywiście. Oczywiście to był akurat bardzo krótki zjazd. Takiego to ja nawet rzadko. Taki to nawet ja rzadko buduję. Nie, no ma. Akurat ja lubię długie. Dobra, no i tak. Jedna linia jest ta, co tutaj będzie jeździć po tej okrągłej dzielnicy. O, 50 tysięcy, dobrze, świetnie. Forsy przekazy dostaliśmy, o, to mi się akurat podoba. I jedna dzielnica, linia kolejowa, która nie będzie jeździć w ogóle gdzieś dalej, tylko dotąd. Dobra, tylko po tej dzielnicy. No i kolejne miejsce, które będzie, ojejku, tutaj z kolei jest to dosyć duży. To musi tutaj gdzieś, tu, gdzieś musisz zjechać, w dół. Okej, było. Dobra. Akurat kiedy się zaczęli ulepszać, to bum bum, a widzonosz się pojawił. Dobra. Linia i powinniście z tego w miarę możliwości korzystać z tego. Po tej stronie nie zrobiliśmy też tych dojść. One nie zawsze działają niestety, to jest największy minus, ale jak już działają, to ludzie lubią z nich korzystać, bo po pierwsze chyba nie dają mi opłat, a po drugie jakieś tam jeszcze inne profity z tego mają. Nie pamiętam dokładnie jaki, ale lubią. To jest ważne. Okej, zobaczmy. Zobaczmy, czy ktoś z tego będzie korzystać. Póki co nie. Tu też nie. Z tego to możemy wyburzyć. I tu jest chyba dzielnica. Tak, tutaj jest ta dzielnica mieszkalna i jakieś te edukacje. Edukacja ogólnie w naszym mieście dosyć leży. Więc w tej dzielnicy możemy to zrobić, żeby się tutaj rzeczywiście ludzie mogli całkiem ładnie edukować. Dobra, zerknijmy sobie na zegarek. Okej, zegarek mówi, że całkiem nieźle nam idzie z czasem. Tu wszystko całkiem ładnie, tak? Ładne, piękne węzły. To wszystko tutaj jeździ wspaniale. Nasz już tutaj transport i korzystają ładnie z autostrady. Tutaj co prawda pozostawiliśmy im tą jedną małą autostradę. Ale sądzę, że po prostu im tutaj nie jest potrzebna jakaś tak bardzo druga jeszcze autostrada. Tak. Jeden za to można by po prostu podłączyć tych tutaj z tymi. Co możemy zrobić za uczynienie po prostu tej drogi trochę dłuższej i ona się na końcu zamieni w autostradę. Czyli powiedzmy, że jedziesz dotąd i później tutaj stąd bierzemy krętą. Dojeżdża sobie tutaj. O, dokładnie. I coś takiego mogę się zgodzić. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jeden okrąg. Tym razem już duży. Na którym będą kolejne stacje kolejowe. I na tym sobie chyba zakończymy. Na tym chyba sobie to skromnie rzecz powiedziawszy zakończymy. Tu będą jeździć. Właściwie to tutaj. Nie, no, tu będzie dosyć duży ruch chyba. Tak mi się wydaje. Nie, tu może być. Tu może rzeczywiście być duży ruch. Zastanawiam się, czy nie zrobić tej fajnej drogi, gdzie ludzie, po której sobie oni spacerują, ale chyba rzeczywiście to trochę byłaby lekka przesada. Dobra, tutaj wyłączamy skrzyżowania, tu wyłączamy skrzyżowania. Widziałem, że już ktoś korzystał z tego. I tu wyłączamy skrzyżowania. Tak. Drut. Nie, od razu coś takiego. Drut, po prostu drut. Możemy druta podłączyć tutaj ładnie, prościej. Dzięki temu tutaj nie będzie musiał aż tak się kręcić. Tak samo tutaj jest to zbędne, abyś aż tak się tutaj bardzo kręcił. Proszę bardzo, tak tu ładnie, prosto będziesz wchodzić. Dobra, tutaj ma się budować ta część mieszkań. Wy tu niestety nie dostaniecie chyba swojego dworca. Chociaż zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczę, gdzie powinien teraz wypadać. Tu jest nasz handel. Ten handel też tutaj się całkiem nieźle miewa swojego. Tak, oni są tutaj zadowoleni, że oni tutaj są. Dalej są ci mieszkańcy, którzy na razie nie chcą się budować, ale i tak mają najniższe podatki ze wszystkich naszych miast. Jestem ciekawy, jak to miasto by przetrwało późniejsze etapy, jak już to miasto jest trochę starsze. No nie wiem. Szczerze powiem, że nie wiem. Postawmy sobie spalarnię jedną. Tu tak, trochę dalej od miasta. O, proszę bardzo. Aby jakby coś mogli tutaj z niej korzystać ludzie po prostu. W sensie, znaczy nie chodziło mi tu akurat specjalnie o ludzi, chodziło mi tu o śmieciarki. Raz, dwa, trzy.
Tutaj będzie zakręt mały. Tu dojedziesz tutaj. Raz, dwa, trzy, w dół. I tutaj. Tak, żeby się nie robiły skrzyżowania tutaj. Albo w sumie, czemu już nie? Może być tu skrzyżowanie nawet. Ok. Jeżeli byśmy sobie zrobili jeszcze raz tą drogę. Ok. I wybudowali to. Nie, no. Tak czy siak nie wchodzisz. Dobra, włącz, włącz czas. Czas akurat ma być włączony cały czas. Nieustannie i monotonnie. Raz, dwa, trzy. Umierasz ty. Tutaj, tutaj. Tu zjazd w dół. I tutaj podłączenie. Dobra. Wyłączamy tutaj sygnał świetną. I śmieciarki poszły w ruch. No, będziecie mogli jeździć tutaj po mieście mi tutaj zasuwać. I nie wiadomo co robić, jakie dziwne rzeczy, ale... Ale możecie, tak? Wypuściłem was na miasto, grasujcie do woli. Ile rzesz też tylko chcecie. Dobra, czekaj, tu sobie zróbmy... Powiedzmy, że na taką odległość. Te rury, aby się tutaj to dalej rozprzestrzeniało. Ciach. Ciach. Okej. Okay. Ciach. I tu podłącz to. Okej, okay, dobra. Powinno być całkiem dobrze. Syną, korzystacie tutaj ładnie z tej autostrady? Nikt tutaj mi nie skręca? Chyba nie. Chyba wszyscy ładnie tutaj z tego korzystają. Oj, 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 ale piękny widok. Zresztą widzę oni, że korzystają z tego dworca tutaj. I się łączą. Akurat to jest dobre, bo tutaj tak właśnie chciałem, żeby z tego korzystali. Okej, okay, co po niech tutaj jakaś zagubiona osoba korzysta z tego węzłu do tych innych niedobrych celów, ale poza tym jest całkiem dobrze. Gdzie ty jedziesz? No chyba do dworca, no do dworca oczywiście. Z dworca, jak widzimy, jest też całkiem ładny ruch. Dojeżdżają, wyjeżdżają i po to tu jest taka ta duża autostrada. Głównie, żem powiedziawszy. Właśnie, a tutaj jak korzystacie? No, do dzielnicy tej naszej okrągłej. Widzę, że nawet całkiem ładnie tutaj też z tego korzystają, bo się rozjeżdżają ile mogą, ile chcą. I tak samo jest tutaj, tak samo. Korzystają z tych dwóch stron. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie zostać po górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!